W dzisiejszym odcinku będzie o repo, więc już nie przedłużam, zobaczycie jak wygląda teraz ekonomia i co się do nas zbliża tutaj w 2020 roku, i jak będzie to infekowało też was w tym ciebie, drogi człowieku. Cześć, nazywam się Maciek, a to jest 3, 2, 1 krypto. Oczywiście wszystko co jej powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako w ogóle porada naukowa, ekonomiczna, chociaż dzisiaj i tak nie będę mówił żadnej giełdzie, niczego innemu. Także to jest tylko yy, yy, dla Waszej wiedzy, żeby zrozumieć, jak ta ek trudna, celowo utrudniana, nazywana różnymi dziwnymi słowami ekonomia, tak naprawdę toczy się w bardzo prosty sposób, a nam są wymyślane słowa, których nie rozumiemy, przez co myślimy, że ci tam na, w bankach i ci tam doradcy, oni tak naprawdę wszystko wiedzą i celowo to tak jest zagmatwane, żebyśmy byli tylko głombami. Więc zaczynamy. Zanim jednak wejdziemy tutaj w to wszystko, chcę Wam tylko powiedzieć, że pokażę na czym polega repo market, okay? na przykładzie takiego powiedzmy ulicznego tutaj przykładu. Okay? bo tak samo będzie tutaj w tym bankowym świecie i co yy, nas to dotyczy. Więc zanim zaczniemy, zanim zaczniemy, pierwszy musimy sobie pokazać, co to jest w ogóle ten repo, co to w ogóle za co to, każdy o tym mówi, nikt o tym nic nie wie, tak? Więc co to jest yy, RIPO? Od, umowa odkupu Ripo. Umowa z przyrzeczeniem odkupu repo, jest formą krótkoterminowej pożyczki dla dealerów rządowych papierów wartościowych. Spokojnie tylko tak brzmi, ja wszystko to wytłumaczę. W przypadku Ripo, to jest ważne, dealer sprzedaje rządowe papiery wartościowe, czyli jakieś tam na przykład powiedzmy hipoteki zopieszone długiem, obligacje skarbowe, ok? Zwykle na jeden dzień <laughs> i odkupuje je następnego dnia po nieco wyższej cenie. To jest bardzo ważne. Ta niewielka różnica w cenie to ukryta stopa procentowa overnight, czyli tak zwane e, na zakup nanoc. noc. Okay? Transakcje są rybą zazwyczaj wykorzystywane do pozyskiwania kapitału krótkoterminowego, też to wyjaśnię. Są także powszechnym narzędziem operacji otwartego banku centralnego. Dla strony sprzedającej papier wartościowy i wyrażającej zgodę na jego odkup, w przyszłości jest to repo, czyli repurchase agreement, e, od, odkup, e, zgoda na odkup. Dla strony po drugiej stronie transakcji kupującej papier wartościowy i wyrażającej zgodę na sprzedaż w przyszłości. Czyli e, powiedzmy tak, nie, że ja Wam sprzedam samochód i e, znaczy, dam Wam w zastaw samochód, a Wy potem powiecie, e, wiesz co, ja pierdziele nie oddam tego samochodu. Nie, nie, nie. Umowa jest taka, że dajemy i mamy gwarancję, że to potem do nas wróci. Okay? Także tyle, jeśli chodzi o tutaj wytłumaczenie. Teraz cała mechanika. Zanim jednak przejdziemy, przejdziemy tutaj do, do tego przykładu, chciałbym tylko powiedzieć tutaj parę rzeczy w bardzo prosty sposób. Okay? Repo to jest tak zwana kuchnia systemu finansowego. Całego, jaki znamy. Okay? Jeżeli brak paszy jest w kuchni, to problem jest z restauracją i obsługą gości. To jest, zapamiętajcie, do tego jeszcze na koniec wrócimy. Więc zaczynamy. Pierwsze co wiecie, jak na przykład trzeba pożyczyć flotę, okay, powiedzmy, że ten koleś ma fabrykę i ma tutaj różne rzeczy, nie wiem, ludziom musi zapłacić kasę. Ten koleś ma, nie wiem, coś tam, też potrzebuje szmalu. Ten potrzebuje, ta potrzebuje tutaj i ma w zastaw rolki. No i tutaj powiedzmy, Ania ma miecz, katanę i też potrzebuje szmalu. Wszyscy udajemy się tutaj, powiedzmy, do lombardu. Okay. E, tutaj jak zwykle mamy dwóch kolesi, ok, o, akurat znika, a <kłysy> ten też <kłysy> znika, <kłysy> więc jest tutaj nieciekawy, każdy znika z naszą kasą, tak? Zobaczcie, ten tutaj sobie stoi, a ten tutaj sobie stoi. Okay? No i przychodzimy i dajemy. Czyli normalnie e, ten powie OK, oddam wam papiery notarialne mojej fabryki w zastaw. W zamian wy pożyczycie mi tam e, trochę szmalu, ponieważ muszę uregulować, powiedzmy, spłatę, nie wiem, tej maszyny czy coś takiego e, i, e, i jutro Wam oddaję kasę. Tak jak krótkoterminowa pożyczka, okay? powiedzmy. Krótkoterminowa pożyczka. No i ta kasa e, idzie e, na jego konto, tak? Tutaj, powiedzmy, że jest to tam, nie wiem, e, 5 e, milionów złotych, tak? 6 mili 5 milionów złotych, ok? On w zamian daje tutaj fabrykę. E, potem. Yy, oddaje to wszystko ok oddaje to wszystko plus jeszcze malutki yy, procentik, ok plus malutki procencik to jest ta stopa taka na overnight tak samo ten koleś daje samochód w zastaw dostaje powiedzmy nie wiem, ten samochód jest wart powiedzmy no nie wiem 100 tysięcy, ok dostaje swoje 100 tysięcy, ok i oddaje 100 tysięcy plus na przykład 100 yy, na drugi dzień tak samo rolki, ok, i tutaj to powiedzmy, że powiedzmy, że yy, może zaraz tylko sobie jeszcze coś zrobić, że zrobimy taką yy, 50PLN, to będzie nam potrzebne, tego akurat nie miałem, ok, 50PLN, yy, momencik, także tutaj tak na gorąco to zrobimy, ok, tutaj będzie to i potrzebne nam jeszcze tylko będzie yy, o. 50 pLN i powiedzmy, że będzie to jeszcze tutaj 20 pLN. Także. Ee, o. 20 pLN. Też świetnie. OK, świetnie to wygląda. Pyk, Mistrz Excela, Dobra. Więc te rolki kosztują 20 i tutaj. Więc dochodzimy tutaj do scenariuszu pierwszego. Jest to normalny dostęp do kasy, czyli ktoś potrzebuje kasy, idzie do Lombardu, tak. I dostaje wszystko jest. Wszystko jest kupowane i zastawy są OK. Ważne tutaj są te zastawy. Teraz wchodzimy do scenariusza drugiego. Okay. Widać spowolnienie na rynku, więc zastawy nie są już tyle warte. Powiedzmy, że w tej chwili wiadomo było, że ci z Lombardu wiedzą, że te, powiedzmy, ta nieruchomość jest OK. Samochód też będzie chodliwy, bo każdy chce kupować, bo było zarobiście. Rolki też będzie jeździć, bo jest sport i w ogóle. No i nie wiem, w samą obronę każdy będzie opośnić każdego, więc te fanty tutaj, te zastawy mają swoją wartość, ale ale w tej chwili zwalnia nam rynek. Więc ten zastaw nie jest już warty 50, okay? nie jest już warty 100 tysięcy. Tylko na przykład 50 tysięcy. Ok? 50 tysięcy. Eee, to już nie jest warte 50 tam nie wiem, 500 zł, tak? Tylko powiedzmy 200 zł. Ok? A to warte tam 10. Ok? No w sumie to nie, rolki odwrotnie, nie? Eee, to już nie jest warte tyle, a ten, a to jest warte na przykład tam 20, tak? A tutaj powiedzmy, że będzie w ogóle połowa połowa tej 20. Ok? Czyli widzimy, że zastawy straciły na swojej tej, na swojej wartości, na swojej wartości, więc w tej chwili nie za bardzo tutaj. Więc jeżeli ten koleś potrzebuje 100 tysięcy, okej, okay, to musi albo wziąć kasę na większy procent, bo to ryzyko jest dla tego lombardu, albo i powiedzmy, że to nie będzie procent, jak tutaj był taki malutki, powiedzmy, nie wiem, 1%, tylko powiedzmy będzie to 10%, okej? Okay? 10%. I tak samo ta tutaj też będzie miała 10%, albo dać na przykład podwójny zastaw, samochód i jeszcze coś innego, albo, taka, albo tutaj na przykład, nie wiem, cały strój rolerkarza, a tutaj, nie wiem, jeszcze z banżowym jakimś tam kaktusowym tym, tym, bambusowym jakimś dojo, ok A ten koleś odda fabrykę z tymi, z urządzeniami, całą, ok I tutaj robi się teraz problem, bo jest mniej kasy, bo ci, co mają kasę, czy mają kasę, yy, widzą, że inni ludzie potrzebują, żeby trzymać tą płynność, więc będą ją tutaj dozować. Tak? Yy, mają w polu, że mogą zarabiać więcej na tych pieniądzach, więc wchodzimy do kroku trzeciego. Okay? Podniesienie procentów i zmniejszenie się wartości zastawu. Okay? Czyli ten sam zastaw już nie jest taki regulowany. Yy, tak samo jak był, tylko jest o połowę powiedzmy mniejszy, o 20% mniejszy lub coś takiego, więc może dojść do może dojść do. Podwyższenia oprocentowania kredytów, bo oni wiedzą, że potrzeba tej kasy, a jak nie, to te firmy zbankrutują, <laughs> oraz zmniejszenia wartości zastawu. Okay? Ponieważ ten zastaw już nie jest taki chodliwy, bo nikt nie będzie otwierał firmy ani tamtego, więc ta fabrykanenci Samochody też będą spadać, bo nikt nie będzie kupował. No, sport. Jeszcze trochę, ale też ludzie będą się bali, no to jedynie może wzrosnąć na wartości, ok, bo katana się przyda w ciężkich czasach, wiadomo, do obrony, okej, okay, ale, ale większość będzie tutaj spadała. Chcę, żeby właśnie, chcę, żebyście to zrozumieli, bo to jest to właśnie te warunki, które zachodzą teraz y, właśnie w ekonomii. Czyli podsumowując, było wszystko normalnie, była wymiana y, dobra na y, jakiś pieniądz, następnie warunki gospodarcze się pogorszyły, wartość tych zastawów zaczyna maleć, więc procenty od pożyczek, bo każdy chce nagle pożyczać, w tym samym czasie, ok, wzrosną do góry, bo na ten sam, na ten sam pieniądz, na ten sam pieniądz, powiedzmy na te, same, na te same 100 zł, ok, jest wielu chętnych, jest wielu chętnych, ok? Więc pożyczy się temu, kto da większy procent. Po co mam pożyczać komuś, kto będzie dawał mi 1%, jeżeli mogę wziąć 10% od kogoś, prawda? Tak działa rynek właśnie ekonomiczny. Teraz wracamy do rynku tutaj repo, czyli tego, w którym tutaj są sprzedawane te różne rzeczy. Pierwszy tylko wyjaśnię jedną rzecz, jak przebiega, tak w skrócie, kupno właśnie domu, i jakie to jest zasilanie właśnie dla y, rynku repo i co to jest w ogóle bank rezerw. Okay? Więc powiedzmy, że ktoś kupił w ogóle obligacje skarbowe, tak? i wziął kredyt na dom. Więc bank posiada to w swoich jakby asetach tutaj, że ma obligacje skarbowe, tak? I e, ten, i tutaj ma e, dom. Więc e, sprzedaje to dla banku centralnego, ok? Może to być NBP, może to być Europejski Bank Centralny, ok? W zamian ten generuje tak zwane bank rezerw, czyli w tej chwili on ma tutaj asety, a tutaj jest winien bankowi, ok? Winien bankowi e, rezerwy bankowe, czyli ta rezerwa ta rezerwa odpowiada temu czemuś, jakimś papierom wartościowym, nie wiem, powiedzmy, jest to. Nie wiem, jakaś obligacja, coś tam, powiedzmy, i e, dla tego domu, tak? E, dla tego domu. Więc e, ten koleś, właśnie e, ten, ten koleś może przyjść, ok? I tutaj są te rezerwy, i on może pożyczyć sobie pieniądze, ok? Bez tych rezerw, czyli e, wchodzimy znowu tutaj e, w ten, e, w pierwszy taki tutaj, w pierwszą kwestię, okej, okay? Jest normalny dostęp do pieniędzy, wszystko jest, wszystko jest kupowane, i zastawy są, ok. Okay, to jest pierwszy taki model. W drugim Fed uruchamia, to co teraz jest mowa, okay, Fed uruchamia quantitative tightening, pozbywa się zastawów, nie skupuje oraz sprzedaje, by zmniejszyć swój balans. Bank ma mniej płynności do pożyczenia. Było to w 2008 roku w tym Wielkim Kraszu, w 2018 oraz 2019, co zaraz pokażę, okej? Okay? Więc Fed w tej chwili już nie skupuje większość rzeczy, mówię, pierdziele, za dużo tego wszystkiego jest, ja muszę się tego pozbyć, ok? Pamiętajcie, że banki pożyczają sobie te, te, te pieniądze od, od Banku Centralnego lub między sobą tutaj yy, na mały procent. OK, żeby mieć na przykład, żeby opłacić, nie wiem, prąd na koniec kwartału albo zapłacić pracownikom premię albo coś tam po prostu na noc, żeby można było dokończyć operację. Wszelkie operacje, jakie podejmujemy, są zatwierdzane w nocy, na, tam jakimś, na jakimś tam w jakimś czasie, nie na żywo. Dlatego e, nie jest to live ledger jak w blockchainie, tylko po prostu takie zapisanie rekordów, a potem wszystko jest procesowane i update'owane jest wszystko. Dlatego czasami u Was na karcie widać, że, że po prostu macie transakcje, które są pending, że jeszcze nie zostały zatwierdzone, Wasz balans już jest inny, czyli wasza saldo już jest inne, tak? Ale, ale właśnie ten, także oni muszą tu pozastwierdzać, po prostu jest to normalne, operacje są tutaj, tak? Nocne. I potem znowu dzień się toczy, znowu zarabiają, koszą hajs, ok? Więc yy, ten powiedział, Fed powiedział, wiecie co, ja wam to sprzedaję, oddajcie mi te, te bank rezerwy i one, one ten, one pyk, pyk, znikają. Ja wam oddaję też to, pyk, pyk, znikają. Więc w tej chwili Fed Umył ręce, bank centralny umył ręce. Mówię o banku centralnym, ponieważ w Banku Europejskim jest to samo, prawdopodobnie tak samo jest w NBP. Okay? Ym, zobaczcie, i teraz mamy tutaj. W tej chwili ten koleś chciałby przyjść, kupić sobie nowy samochód, ale bank nie ma aż tyle płynności, nie ma tych bank rezerw, żeby wygenerować pieniądze, które będą w realnej gospodarce, bo te pieniądze są zamknięte. Okay? To, że ktoś kupi ten, ten tutaj yy, na dom, yy, powiedzmy. To, że ktoś kupi na dom, e, moment, gdzieś ten, jest. E, w, tutaj weźmie ten, ten, ten bank to w kredyt i wygeneruje po prostu dla banku normalnego e, ten, dla banku normalnego te e, rezerwy, że mogą one tylko zostać użyte do dania kredytu, żeby jakby zdeponować e, pieniądze w gospodarce. Tak, tego właśnie. Nie ma. I jest limit, ok? Nie każdy dostanie kasę wtedy. Pamiętajcie, że kasy jest, jest mniej wtedy, ok? Zestawów nie skupuje się, by, z, by zmniejszyć swój balans, tak? Czyli swoje saldo. Bank ma mniej płynności do pożyczenia. Czyli w tej chwili ten koleś mm, nie za bardzo nie za bardzo dostanie ten kredyt. Nie za bardzo ten kredyt. W 2000. Zobaczcie, w 2000 tutaj. Yy, 18, tutaj nie będę miał ósmego roku, zaczęły być tutaj problemy na właśnie koniec kwartału, i potem był ten taki spike ogromny na 10%. gdzieś tutaj to mam pokazane. Na, tutaj Na 10%, o tu, w tym miejscu, zobaczcie, był, był tutaj lata 95-99. Tutaj zobaczcie, był wielki kryzys, i był problem z płynnością ostatnio, okay? w tym 2008-2009 roku, był tutaj problem z płynnością, banki nie miały jak po prostu y, tutaj pożyczać pieniędzy za bardzo, bo te zastawy nie były brane pod uwagę, po prostu Fed tego nie chciał. Mortgage bardzo kiedy. dlatego mówiłem o Lehman Brothers, jak Evergrande miał problem, bo był to ten sam, ten sam kaliber błędu, okay? Później tutaj mieliśmy taki spike, zobaczcie, na 6 dolarów, tutaj był problem właśnie z płynnością, z pieniędzmi, ok., i tutaj też w 2019 poszedł aż na prawie, to jest 8%, ale poszedł prawie na 10%. I tutaj było, zaczęło być głośno o tym, że repo market zaczyna się sypać. Czyli pożyczanie pomiędzy dużymi graczami, Okej, okay, Zaczęło nie być tutaj takie dobre, ponieważ brakowało tego dobrego zestawu. I jest tutaj taka wiadomość, że nieciekawe dzieje się w kuchni, ok? Nieciekawe dzieje się w kuchni, czyli tam, gdzie bank centralny powinien rządzić, powinien wszystko mieć ułożone. Tam źle się dzieje, ponieważ gracze duzi, zamiast dawać normalne pieniądze ludziom i tu zarabiać w instytucjach, tak, zaczęli tradować zastawami pomiędzy sobą, czyli pieniądze robione z niczego. I to, jeżeli w kuchni zaczyna brakować i ci kucharze przy, tutaj próbują tu zaoszczędzić na tym, na tym, na tym i nie za bardzo to wychodzi, goście nie dostaną niczego. Okay? Tak to można wytłumaczyć. I teraz wracamy dalej. Wiemy już, że są problemy, że były problemy w przeszłości jak zaczęło się robić tutaj Quantitative, quantitative Tightening spójrzcie tutaj, pierwszy, pierwszy rok jak był problem z płynnością w 2008 zobaczcie, był Quantitative Easing, tutaj nie, za, nie zaznaczyłem tego i wtedy było dużo płynności się zrobiło, tak? No i wtedy e, każdy miał kasę, dlatego tak ruszyliśmy wtedy z tego, e, z tego kryzysu. Potem był Quantitative Tightening tutaj, czyli no już nie drukowali więcej pieniądza i gospodarka trzeba trochę chapać, znowu ją podwiększyli, znowu tutaj, <laughs> znowu tutaj dali, no i przez cały tutaj 2015 tutaj zaczęło być Ciekawie, aż właśnie w 2019, tutaj pod koniec, tak, był ten spike taki do góry, ten, ten wystrzał, o ten tutaj wystrzał, te dwa wystrzały, okay? No i wtedy uruchomili oni super dodruk, mega dodruk tutaj w tym yy, w plandece tak, i nadal tutaj czeszą. Więc w tej chwili Fed powiedział nie, teraz będziemy zmniejszać, yy, zmniejszać tutaj zakup i sprzedajemy te nasze zabezpieczenia. Tak? te mortgage bar, te treasury, co to nazywają, czyli zabezpieczenia, nie wiem, hipoteki zabezpieczone długiem, obligacje skarbowe, jakieś tam inne rzeczy, coś, co po prostu mają jako, jako asset, który jest coś wart, żeby zmniejszyć nasze saldo i tym samym podniesiemy stopy procentowe, ok, żeby y, po prostu tą inflację pohamować, y, żeby był trudniejszy dostęp do pieniędzy. Pamiętajcie te dwie rzeczy, ok, pamiętajcie te dwie rzeczy. Więc y, wracamy do naszego tutaj obrazka. Okay. Tu był ten spike właśnie w 2019 roku. Zobaczcie, do góry prawie 9,5%, prawie 10%. Okay. I jesteśmy w trzecim poziomie. Nagle y, zaczyna chwytać spowolnienie i zastawy nie są już tak dobre. Plus procent jest wyższy. Za ten sam zastaw do, 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 dostaną mniej, chyba, że dadzą więcej zastału. Okay. Czyli powiedzmy, że y, Ktoś będzie chciał tutaj coś pożyczyć, tak jak te banki będą chciały pożyczyć między sobą, bo to jest rynek wewnętrzny w kuchni, ok? I mówią: Dobra, to ja mam ten dom, ok? I dam ten dom tutaj dla, dla, dla Fedu, powiedzmy. Fed posiada, powiedzmy, nie wiem, 400 tysięcy. Ok? Dam ten dom, ok? I wyda ci mi 400 tysięcy. A Fed mówi: Nie, 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 mówi. Już w tej chwili nikt nie kupuje nieruchomości. I ten wartość tego domu jest, dom jest wart tylko 200 tysięcy. Ok? 200 tysięcy. I. Eee, nie 1%, a będzie to na przykład powiedzmy 10%, okej? Okay? 10%. Więc widzimy tutaj, że wartość tego zabezpieczenia, zastawu spadła, okej? Okay? A koszt pieniędzy poszedł do góry, bo to jest yield. I teraz dochodzimy tutaj do bardzo ważnego momentu. Bardzo ważnego momentu, okej? Okay? Bardzo ważnego momentu. Ktoś powie, dobra, ale co mnie interesuje ten lipomarket? market? Ja mam to w dupie. No i właśnie Tutaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu takiego, że właśnie nie mamy to w dupie, tylko każdego nas to właśnie tutaj dotyczy. Jest mniej kasy w bank reserves, bo ponieważ Fed wszystko sprzedaje, więc nie ma tych powiedzmy zmniejszona ilość bank reserves, przez to procent jest wyższy, a zastawy nie są tak dobre i są mniej warte. Czyli spośród tych różnych zastawów, powiedzmy samochód, coś tam i tutaj wrotki i tamte inne, tak? Um, one nie są już takie dobre. Bank nie chce tego. Nie chcę tego. Tym samym dostęp do pieniędzy staje się trudniejszy. Ok? Więc o co tutaj chodzi wszystkim? O co tutaj w ogóle chodzi? Chodzi o to, że Fed podnosi stopy procentowe, czyli bank centralny w Europie też będzie podnosił stopy procentowe i Fed robi quantitative tightening, czyli pozbywa się wszystkich tych dóbr. Ok? Nie chce już i nie chce ich skupować. Ok? Nie chce ich skupować. Po prostu, ok, koniec, koniec skupowania, koniec skupowania, koniec kupowania. To jest przepis, właśnie, repo, yy, procent na pomp, czyli. To jest przepis właśnie na ten wystrzał tutaj. Zaraz wytłumaczę na czym to polega. I tym samym będzie ciężej dostać się do kasy. Równa się recesja. Okay. E, firmy, banki, instytucje muszą brać e, pieniądze, tutaj dałem dolary, ponieważ dolar jest rezerwą walutową wszędzie, więc dlatego e, jak obserwujemy Amerykę, to jest to pierwszy taki sygnał, że coś będzie się działo źle w innych krajach, ale muszą brać pieniądze, bo są im potrzebne. Tu dochodzi do tradingu w kuchni. Systemu finansowego. Czyli jeżeli ten koleś, a nazwijmy go Marek, Marek będzie chciał wziąć pożyczkę na dom lub na firmę, lub na samochód, lub na iPhone'a, okay, to tej pożyczki mu się nie udzieli. Rozumiemy? Jeżeli yy, Antek będzie chciał otworzyć nową szulernię, OK, to on nie dostanie też kredytu na to. Pytanie jest tutaj dlaczego? Tu jest odpowiedź. Po co pożyczać kasę komuś? Na przykład na samochód dom. jakiś tekst jest, tak? Na samochód dom, jeżeli można. Jeżeli można zbijać 10% na przykład na repo, albo 5% albo coś. Czyli innymi słowy, jeżeli oprocentowanie z kredytu będzie wynosiło, nie wiem, 3% w banku, bo pożyczymy mu na dom, ok? Ale w tym repo pomiędzy tutaj tymi bankami można zgarnąć 10 lub 15%, nie wiadomo ile będzie, bo to będzie wystro duży, to powiedzcie mi. Czy będziecie pożyczać tą kasę, a tej kasy jest mało, jest limitowana, bo żeby ją drukować, trzeba mieć zabezpieczenia, Fed musi skupować, żeby tworzyć nowe pieniądze, ok? Wirtualnie. Więc jeżeli tych tej pieniędzy jest mało, żeby trzymać liquidity, e, to komu pożycie te pieniądze? E, tutaj e, nie wiem, kto to był? E, Antkowi na nową szulernię? Markowi na nowy dom sam samochód? Czy może tej instytucji, która e, odda wam 15%? I tu dochodzimy do tego, że yy, będzie właśnie, <coughs> będzie właśnie, yy, przez to, że skrócony jest ten y, quantitative easing, czyli nie ma tych pieniędzy, yy, jest jeszcze podwyższenie procentu, pieniądz, okay, sam w sobie będzie trudno dostępny, przez co jego wartość będzie wzrastała, a to oznacza dla realnej gospodarki, że wasze biznesy, wy nie będziecie mogli dostawać tych kredytów, ponieważ banki niechętnie będą to udzielały, ponieważ na rynku wewnętrznym będą mogły pożyczać tą kasę na o wiele większy procent. I jeżeli w rynku wewnętrznym dochodzi do takich, takich rzeczy, że w kuchni tradują, okay, gdzie to powinno być tylko zabezpieczenie, yy, w tej kuchni powinno być to zabezpieczenie, żeby realna gospodarka mogła mogła prosperować, czyli tutaj powinni robić różne tam te, te rzeczy, tak, żeby tyk, 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 wyszło tutaj, ktoś mógł kupić dom, tak, a oni tutaj tradują i mają w dupie tą realną gospodarkę, to pomyślcie sobie, jakiej kondycji jest system finansowy, jaki to sygnał wysyła. I dlatego mówimy tutaj o Stanach, ponieważ w Europie jest bardzo podobne, te są bardzo połączone, więc tutaj też bardzo podobnie takie rzeczy się będą e, działy i tym samym widać już w Chinach, że jest też bardzo podobnie z Evergrande i z tym wszystkim, także ekonomia działa tak samo, z pustego Salomon też nie naleje, a papierowego pieniądza <laughs> e, tego wspartego dobrym słowem już chyba raczej mało ludzi kupuje i dlatego Zbliżamy się właśnie tutaj do, yy, do tego właśnie repo crushu, który nie wiem, no, czym się zakończy, ale zaczyna być tutaj, Fed podał, że w marcu zaczną takie pierwsze rzeczy robić. Także tradowanie tutaj w kuchni, okay, a nie dawanie tego do restauracji, czy do realnej ekonomii, kończy się źle, bo i kuchnia padnie, i padnie też tutaj ta restauracja. Także tyle, co macie wynieść właśnie z tego repo-marketu, więc nieważne, czy yy, pieniądz będzie miał wysokie oprocentowanie, czy będzie kryzys i nikt nie będzie kupował domów i tam jakichś samochodów i one spadną z ceny. Okay? O to chodzi, że możemy mieć ten i ten scenariusz jednocześnie, ponieważ te dwie rzeczy są teraz yy, robione. tak? Podwyższane, FED mówi, że będzie tamperował, że będzie podwoził, podnosił stopy procentowe i będzie <laughs> robił quantitative tightening, więc wszystko to, co było poprzednimi razy, rezultowało właśnie w tych wzrostach. Teraz będzie to kompletna zupa. I dlatego, jeżeli teraz będziemy słyszeć dziś w bankach, że podnoszą stopy procentowe, to już wiemy, że pieniądz będzie droższy do uzyskania. Jeżeli będą, nie będą skupować dóbr i będą pozbywać się banki centralne różnych rzeczy, czyli usłyszymy, usłyszymy że robią quantitative tightening, cię, cięższe dojście do kasy, to znaczy, że te zastawy też. Nie będą już takie dobre, ponieważ nikt ich nie będzie chciał. Tak właśnie w 2008 roku e, Lehman Brothers siadł, ponieważ mieli dużo tych kredytów, e, tych, tych, tych mortgage-backed securities, tak? Tych kredytów e, zabezpieczonych tą hipoteką, tak? ale na, na fakt, że ani on, ani on nie spłacali tych hipotek, bank centralny czy tam inne banki powiedział: Ej, ja nie chcę tego, to, to, to jest toksyczne, to już nie jest zastaw AA, tylko jakiś tam, nie wiem, szemrany D. Nie? I musicie mi dać za jedne 100 tysięcy, musicie mi dać 5 domów teraz, okej? Okay? Takie to było. No i wtedy było brak płynności, tamten bank zmarł. Teraz dochodzi do centralnej, ogólnej, światowej gospodarki i tego samego scenariusza, tylko już na wysokich obrotach. Także to jest właśnie RIPO. I będziemy potem jeszcze mówić o innych rzeczach. Obejrzyjcie ten odcinek przynajmniej z dwa razy, ponieważ będą się łączyć różne elementy w tutaj w nadchodzącej e, historii naszej całej finansowej ekonomii. Na razie.